Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Siedzimy dzisiaj na pokładzie Forda Mondeo. Pojazd dwuletni, jest to pojazd z 2018 roku, który ma przebieg, jak widzicie, bardzo niewielki, 47 tysięcy. Niemniej jednak pojazd utknął, zostałem poproszony o pomoc, poradę, doradę, co z tym zrobić i tak dalej, ale generalnie rzecz jest jaka, nim do tego dojdę. Bardzo serdecznie dziękuję osobom, którzy są razem ze mną, którzy subskrybują mój kanał. Również rzeczywiście witam serdecznie tych, którzy do kanału dołączają, którzy lubią coś tam pomajsterkować, którzy korzystają z porad. Dziękuję oczywiście również za zaufanie. No i dobra, oczywiście nie będę komentował tego, co za każdym razem. Jeżeli filmik się komuś przyda, oczywiście liczę na łapeczkę w górę. Jest to, słuchajcie, jakaś tam forma podziękowania za to, że dzielę się z wami jakąś wiedzą, że postaram się pomagać. Generalnie w czym jest problem? Słuchajcie, pojazd dwuletni, silnik dwulitrowy w dieslu Ford Mondeo, tak jak powiedziałem poprzednio, z bardzo niewielkim przebiegiem. Otóż co się stało? Ten pojazd utkwił w martwym punkcie, rzucił palenie, przestał reagować na guziczek, zaczął wywalać dziesiątki błędów, różnych czujników, wartości nieprawidłowe tych czujników. Padła decyzja, że coś stało się z komputerem. No ponieważ pojazd nie jest już na gwarancji, załatwili drugi komputer, jakiś zblokowany, jeśli chodzi o kwestię mobilizera. Natomiast, no niestety, skutki dalej negatywne, dalej nie przyniosło to rezultatu. No i dopiero po mojej wizycie udało mi się pewną rzecz rozgryźć i chcę się tym oczywiście razem z wami podzielić. Generalnie rzecz jest jaka? Jeżeli podłączamy tester, jakikolwiek byśmy nie mieli, typu fordowskiego do takiego pojazdu, wiadomo, że musimy oprócz odczytania samych błędów, bo wiadomo, że przykładowo tutaj w sterowniku silnika zostały zapisane błędy, czyli w naszym EQ, PCM, jeśli chodzi o kwestię inną, takich oznaczeń komputerów, które są w pojazdach, ale to jest, mówię, to jest skrót taki, który jest podawany na liście odczytywanych informacji z testera. Oprócz tych właśnie błędów, które możemy odczytać, próbować skasować, kasować, bardzo ważne jest to, abyśmy weszli, odczytali parametry, jakie czujniki odczytują. Jeżeli mamy, słuchajcie, rzecz jest jaka, bardzo często właśnie taki problem się pojawia, gdy jakiś tam czujnik pokazuje nieprawidłową wartość i ktoś skupia się na czym? Skupia się na wymianie tego czujnika. Jest to bardzo dużym błędem. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy o jednej kwestii takiej. Czujnik, jaki byśmy nie mieli, on ma jakąś charakterystykę wyjściową, natomiast to wyjściowe napięcie, jakiekolwiek by nie było, czy to jest jakiś czujnik, który ma wyjście typu PWM, czy jakieś tam powiedzmy rezystancyjne, czy jakieś liniowe, nieliniowe, bardzo często, gęsto jest tak, że on bazuje się napięciem zasilającym. Jak to się przekłada? Przekłada się to tak, że na przykład jest czujniczek jakiś halotronowy, dowolny, jaki by nie był, i na przykład taki czujniczek dostaje 5 V jako napięcie zasilające i to napięcie zasilające jest dla niego wzorcem, ale co się stanie, jeżeli to napięcie odpłynie w którąkolwiek stronę? Jeżeli na przykład to napięcie jest zaniżone, bo coś tam się stało niepokojącego, to wtedy zaczynają się schody. Dlaczego w tym momencie nie przechodzę do konkretów, żeby od razu wam powiedzieć, tylko zaczynam nawijać kotka w bawełnę? Chcę po prostu naprowadzić niektórych na zdiagnozowanie, wyprostowanie pewnej kwestii w ustaleniu jakiejkolwiek usterki i ułatwia to zawsze diagnozę. Mało kto wam będzie chciał przekazać taką wiedzę, bo słuchajcie, rzecz jest jaka. Ludzie z tego żyją. Musicie zdawać sobie sprawę, że ktoś, kto prowadzi jakikolwiek warsztat, naprawia pojazdy, wiadomo, że on wam wiedzy nie sprzeda, dlatego, że jak przyjedziecie do niego, to on wam naprawi,
oczywiście jak najbardziej, ale niestety coś kosztem czegoś na rynku, nie ma dzisiaj nic za darmo. Więc tak to wygląda ogólnikowo. I generalnie opiszę Wam problem, jaki powstał w tym pojeździe. Wyświetliła się lista błędów, samochód nagle rzucił palenie, wyświetliła się lista błędów. Oprócz tego po pewnym czasie, czyli po kilku próbach odpalenia tego samochodu, mimo wyrzucających błędów, samochód utkwił i niestety na ten oto guziczek, który tutaj widzimy, zaczął reagować w postaci jakiej? Włączamy zapłon, załącza kontrolki, nie daje żadnej zgody na rozruch. Nie było jakiegokolwiek błędu krytycznego, który ten rozruch by nam mógł zablokować, bo na przykład jeżeli byśmy mieli problem z czujnikiem ciśnienia oleju, to tutaj sterownik musimy wiedzieć, że tej zgody może nam na rozruch nie dać. Jeżeli wiadomo, jest jakiś tam czujnik wałka uszkodzony czy wał, no to siłą rzeczy, no to są już rzeczy, które zarządzają silnikiem, zarządzają kątem, całą sekcją, całą pracą, więc tutaj jeżeli ten czujnik będzie uszkodzony, no to już wiadomo, że te objawy są zupełnie inne. Ale do tego nie przechodzimy. Dzisiejszy problem nie polega na tym. Natomiast rzecz jest jaka. Tutaj w tym samochodzie zaczęło głupieć kilka czujników. Po odpaleniu samochodu na krótko zaczęło się rzucać ciśnienie oleju, że jest za niskie. Zaczęło się rzucać jeszcze co? Klapa Egiera, która jest, zaczęła stałe wartości pokazywać, ale nie monitorować jako błąd. Jest klapa otwarta, zamknięta, która przerzuca tam kanały, jeśli chodzi o silnik ten dwulitrowy tutaj. Natomiast nie zostało to wyrzucane jako błąd. Dlaczego? Dlatego, że tam jest podciśnienie. Wiadomo, że silnik dopóki nie dostanie rozruchu, to podciśnienie nie istnieje, żeby mogło wysterować tą klapę. I do czego zmierzam? Do tego, że analiza problemu będzie polegała, jeżeli byśmy mieli, bądź byście mieli taki problem, to jest to, co na początku filmu powiedziałem, musimy oprócz odczytania błędów odczytywać w blokach pomiarowych, co się nam dzieje, bo na przykład ta klapa nie została wyrzucona jako błąd, ale w blokach sprawdzając nie było przejścia z zamkniętej na otwartą klapę, żadnego procentowego bądź jedynki zerowej. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, czujnik zasilający, który tam jest, nie dostaje 5 V, tylko 5 V. No właśnie. I my normalnie, nie wiedząc, byśmy szukali, błądzili dalej. No i teraz takie małe rozczarowanie. Pokażę Wam jedną rzecz. Tutaj mamy czujniczek. Jest to czujniczek, który jest w układzie obejściowym układu chłodzenia, zamontowany z boku silnika między skrzynią a silnikiem i tam jest zawór, który jest sterowany, a ten czujnik, co nam ten czujniczek robi? My go widzimy w tym momencie od góry. Ten czujniczek wygląda zupełnie inaczej, tam jest kosteczka, do której przychodzą bodajże 4 piny. Zaraz, kurczę, ja go spróbuję jakoś ustawić, żebyśmy to widzieli. O, w tym momencie widzimy to. W tej kostce mamy, przepraszam, nie 4, jak mamy 5 pinów. Dlaczego? Dlatego, że w dolnej jego części mamy zamontowany halotronik. Ten halotronik potrzebuje 3 przewody, bo wiadomo, że jest zasilanie, jest masa, jest jego wyjście, prawda? I oprócz tego tutaj, a nie pokazuję Wam, a mówię, oprócz tego jest odczyt temperatury. Także musimy wiedzieć, to jest przykład. Ja Wam podaję tylko i właśnie przykład, co się stało. Czujnik temperatury jako czujnik wskazywał prawidłowe wartości, odczyty temperatury. Natomiast zobaczmy, taka pierdoła, i tego Wam nikt nie będzie chciał sprzedać tematu, jeżeli Wam ktokolwiek go rozgryzie, no bo i po co. Jak widzimy tą klapeczkę, tą zaślepkę, to jest zaślepka, która występuje tutaj, jak widzicie, na tym halotronie podwójnym, który jest, występuje dookoła. No i o dziwo, pojazd ma 47 tysięcy, więc bardzo niewiele. Co prawda czas gwarancyjny już jemu minął, aczkolwiek, no słuchajcie, takie rzeczy nie powinny się dziać w pojeździe, który ma zaledwie 2 lata. Jak przyglądziecie się bardzo dobrze na tych nóżkach, oj kurka, rozmazał się ekranik. Na tych nóżkach tego halotronu, który widzicie tutaj, dostała się wilgoć, dostała się woda, zrobiło się zielone.
I ten halotronik, dostając 5 V, zaczął zwierać wszystkie czujniki, które są wszędzie dookoła. I zrobił się największy problem. Jaki? Taki, że napięcie zasilające na wszystkich czujnikach, jakiekolwiek by nie były, które dostają 5, niestety to napięcie w sterowniku silnika zostało duszone względem masy, czyli względem obudowy, przez co żaden z czujników nie był w stanie płynnie pokazać swoich parametrów. Generalnie rzecz jest jaka, czujniczek jest do uratowania. Czujniczek oczywiście mi wystartował, co prawda tutaj delikatne ślady zostały tylko. Są to ślady delikatne, że była woda. Natomiast rzecz jest jaka. Wanienka ultradźwiękowa, oczywiście kąpiel w chemii. Po kąpieli w tym momencie czujnik został sprawdzony, ale postanowiłem się podzielić z Wami, bo możecie czasem napotkać na podobny problem. Więc żeby Wam w życiu było łatwiej i prościej, szybciej i taniej przede wszystkim, żeby Was ktoś nie musiał kasować niepotrzebnie, choć nie wierzę w to, że w tym momencie nikt nie ogląda, kto prowadzi jakikolwiek warsztat, na pewno Wam to ułatwi kwestię napraw. Także bardzo proszę, jeżeli komuś ten filmik się przyda, łapeczkę w górę oczywiście, subskrypcję sobie włączamy. Jest to forma tego podziękowania za to, że się po prostu chcę z Wami podzielić, bo wiadomo, że jest ten mój czas stracony. Generalnie prosty mały czujniczek przykręcony na 2 śrubeczki i to jest czujniczek, który nie powinien, a jednak jak zobaczymy dobrze klapeczkę, pod którą dostała się woda, dostała się wilgoć, zrobił wielkie spustoszenie. Koszt czujnika, od razu Wam powiem, czujnik nie występuje jako sam czujnik dostępny, jest tylko i wyłącznie dostępny razem z tym zaworem obejściowym. Koszt kilkaset złotych, więc po takim filmiku myślę, że zostanie Wam spokojnie w kieszeni. Jeżeli taki zabieg sobie zrobicie, wyczyścicie, jeżeli oczywiście nie doszło jeszcze za późno do czegoś, ale jeżeli jest to dopiero początek, no to wiadomo, że ten czujnik dopiero zaczyna coś tam niepokojącego robić i już wiadomo, że w środkowej części on miał zasilanie i to zasilanie zostało zwierane. W każdym bądź razie, po założeniu tego czujnika, po zrobieniu krótkiej analizy testu szybkiego w blokach pomiarowych okazało się, że wszystkie błędy poginęły. Zrobiła się ładnie, piękna cisza. Silnik oczywiście wystartował. Także jeżeli filmik się komuś jeszcze raz przydał, to dziękuję. Jeżeli ktoś stracił niepotrzebnie czas, uznaje, że no goleś bez sensu gadał i tak dalej, no to słuchajcie, nie dajcie głupich komentarzy, bo pamiętajcie, nie problem jest kogoś skrytykować, tylko problem jest pokazać, że się da zrobić lepiej. I wiecie o tym bardzo dobrze, jak to w życiu bywa. W każdym bądź razie, póki co na razie dziękuję za oglądnięcie, dziękuję oczywiście za tą łapeczkę w górę. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy są razem ze mną, oglądają mój kanał i dziękuję. Do zobaczenia w następnym filmie, może na pokładzie już czegoś innego. W każdym bądź razie powiem Wam tylko tyle. Ja myślę, kadencję zakończyłem na MK3 i MK5, no jak patrząc na wykonanie, niestety nie. Także póki co dziękuję, pozdrawiam, cześć, do zobaczenia.